To ma okulary. To muszą być dobre. Ja też takie mam. Jednomyślność panuje? Teraz poprosimy, już tu mamy coraz mniej, zostały nam trzy najważniejsze tytuły. Proszę Państwa, zaczynamy od Miss Południa, nastolatek prawidłowo 2014. Dokładnie. Marcelina Ziętek. Proszę Państwa, tutaj też za bardzo tego nie widać, ale to jest nasza nowa Miss Południa nastolatek 2014 i nazywa się? Marcelina Ziętek. Ma lat? 16. Jest skąd? Z Cieszyna. Moja droga, powiedz mi, jak się zaczęła Twoja przygoda? Co Cię skłoniło do tego, żeby przyjść na casting? Zaczęło się w sumie niedawno, bo pół roku temu, od momentu, kiedy wysłałam zgłoszenie na konkurs do Sfery. Później zostałam twarzą Sfery na billboardach w całym Bielsku. Taka znajoma twarz, wiedziałam. Później znalazła mi pani Lucynka i tak się zaczęła nasza współpraca. Po Miss Zimy, następny konkurs, Miss Południa nastolatek. Nie. No, jak myślisz, co teraz przed Tobą? Co Cię czeka? Nie wiem, jestem w szoku, bardzo się cieszę, nie spodziewałam się w ogóle, pomimo mojego wzrostu, ale nie spodziewałam się w ogóle, jestem bardzo szczęśliwa. A masz chłopaka? Proszę bardzo. Może, mam. Niestety, panowie, bardzo mi przykro, oto nasza nowa Miss Południa nastolatek, ja jeszcze raz bardzo gratuluję. Dziękuję. Proszę Państwa, to jest Katarzyna Kwaśny, Miss Beskidów 2013, która dzisiaj niestety, ale musiała oddać swoją koronę. Kasiu. To był ból, prawda? To był ból oczywiście ze względu na to, że ten rok był tak fantastyczny, że naprawdę chciałabym, żeby to wszystko trwało jeszcze dłużej. A jak wspominasz wybory Miss Polski? Bardzo, bardzo przyjemnie. Naprawdę, mimo ciężkiej pracy, to było tak niesamowite przeżycie, że będę to wspominać do końca życia i to naprawdę bardzo miło. Kasia, oprócz tego, że jest piękna, że ma w szkole same najlepsze stopnie, to jeszcze na dodatek świetnie śpiewa, więc ja się chciałam zapytać o te muzyczne plany. No właśnie, mam dużo planów związanych z muzyką i mam nadzieję, że w tym kierunku również potoczy się moja przyszłość, ponieważ chciałabym śpiewać już profesjonalnie. Jakieś już własne pomysły na utwory masz? Już powoli się kroją gdzieś tam wyobraźni, natomiast teraz skupiam się na wyborze studiów, no i zobaczymy co później. Bardzo Ci dziękuję i oczywiście czekamy na płytę Kasi. Teraz Miss Beskidów, za chwilę dowiemy się, kto nią został. No poproszę o tron dla Miss. A może tak zasiądzie. Nie, ona siądzie na to. Ja się domyśliłem, tylko że siada już na ukształtowanie. Ty to chciałeś jej zrobić połowę. Dokładnie. Ona jest szczuplejsza. Tytuł Miss Beskidów 2014 uzyskała oczywiście decyzję jury głównego panna Karolina Trębka. Proszę Państwa, Karolina Trębka otrzymuje oczywiście tradycyjnie od kilkunastu lat Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania
funduje stypendium na całe wykształcenie przez całe 3 lata to są studia inżynierskie w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania. Proszę Państwa, to jest nasza nowa Miss Beskidów 2014. Niech Miss się nam przedstawi. Nazywam się Karolina Trepka i pochodzę z Myszkowa. A ile masz lat, moja droga? Mam 18 lat i jestem tegoroczną maturzystką. Ja wiem, że to jest głupie pytanie, ale powiedz mi, czy tobie przeszło przez myśl, że to właśnie ty dzisiaj wygrasz? Szczerze, starałam się o tym nie myśleć i dać z siebie wszystko po prostu. A jak poszły przygotowania? Były jakieś specjalne przygotowania w związku z tą imprezą? Przygotowania raczej były do matury, ale odbywały się próby tutaj w Bielsku, na które uczęszczałam i to były te właśnie przygotowania. No to z czego piszesz maturę, moja droga? Z biologii i z chemii rozszerzoną. To gdzie potem na studia? Chciałabym na medycynę, ale zobaczymy, jak pójdą wyniki maturalne i wtedy. No to proszę Państwa, przyszła pani doktor, będzie nas leczyła. Ja ci bardzo dziękuję. Przede wszystkim życzę ci powodzenia. Miejmy nadzieję, że będziesz w finale Miss Polski i oczywiście przywieziesz dla nas, dla Beskidów, jakąś szarfę. Dziękuję bardzo. Za zajęcie pierwszego miejsca w wyborach mistera Polski 3 komplety garniturów, że jak pojedzie nas reprezentować na konkurs międzynarodowy, żeby wyglądał najlepiej z całej ekipy. Proszę bardzo. I za chwilę, proszę Państwa, żeby wyglądał najlepiej. To Rafał Maśla. Proszę Państwa, oto nowy mister Polski 2014. Mister nazywa się? Maślak Rafał. I przyjechał z? Z Poznania, okolic Poznania w zasadzie. Teraz prowadzę dosyć koczowniczy tryb życia. Powiedz mi, Rafale, jak Ci się tutaj w Bielsku podoba? Jest mega. Z chłopakami to są niezapomniane dni. Te góry i ta atmosfera cała to są najlepsze dni w moim życiu. No chyba musimy go polubić, proszę Państwa. A powiedz mi, czy Ty w ogóle się spodziewałeś, że to właśnie Ty dzisiaj będziesz ten najlepszy z najlepszych? No nie spodziewałem się. W ogóle jak usłyszałem ten tytuł, to nogi mi się ugięły. W ogóle nie mam teraz w zasadzie wielu słów, bo jestem w takim szoku. Jeszcze nie wierzę chyba, co się stało. A jakieś Twoje najbliższe plany? Co się szykuje u Ciebie w życiu? Na przykład bierzesz ślub? Nie, do tego jeszcze daleko. Dużo pracy przede mną tak naprawdę. O, proszę, jeszcze nagrody. Dużo pracy przede mną. Otworzyłem niedawno blog fitnessowo-modowy. Właśnie zareklamuj się, to o to chodzi, to jest Twoje 5 minut. No właśnie, chcę ludziom mówić, jak się zdrowo odżywiać, jak się fajnie ubierać i jakie ćwiczenia fajne stosować, żeby dobrze wyglądać. No i jak ten blog się nazywa? Przede wszystkim to najważniejsze. rmlifestyle.com. To już wszystko wiemy, na tego bloga teraz wchodzimy, ja też skorzystam i dziękuję Ci bardzo, Rafale, i oczywiście gratuluję. Dziękuję również. Tej Pani chyba nie trzeba przedstawiać, Lucyna Krabowska, która stworzyła te wybory. Pani Lucynko, jak się dzisiaj wszyscy spisali? Bardzo dobrze, na medal. A jak to teraz, co teraz będzie się działo z nową Miss Nastolatek, z nową Miss Beskidów, z nowym Misterem? No tradycyjnie będą walczyli o wejście do finału Miss Polski Nastolatek, Miss Polski i Mister będzie nas reprezentował w konkursie Mister World, a może Mister Universe, nie wiem, to decyzja dopiero zapadnie w Misslandzie. A Pani Lucynko, niech mi Pani powie, czy Pani się denerwuje i stresuje, jak widzi te wszystkie wyczyny na tej scenie? Nie, ja się w ogóle nie denerwuję, ja się tylko denerwowałam, kiedy za 10:18 jeszcze nie było garniturów z firmy Newman, a impreza rozpoczynała się o 18:00. W związku z tym panowie byli nerwowi, ja się stresowałam, ale na szczęście pokonali korki i dojechali. Najgorzej mieli na odcinku chyba Pszczyna, Tychy, jakoś tak, pojechali autostradą, ale dojechali i bardzo się cieszę, ale stres mieliśmy wszyscy ogromny. Najważniejsze, że wszystko się udało. Pani Lucynko, jak zawsze jest Pani królową imprez i to zawsze wychodzi wszystko bajecznie. No dziękuję bardzo. No proszę bardzo.